Witam Państwa bardzo serdecznie w tej niezwykłej przestrzeni Opery Leśnej, w nowej przestrzeni Lasy. Witam na kolejnym spotkaniu w ramach naszego cyklu Sopockie Spotkania Kobiet. Dziś rozmawiać będziemy o tym, czy kobiety w pewnym wieku muszą stawać się niewidzialne. Szanowni Państwo, nasze spotkanie potrwa około godziny. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa, do zadawania pytań, do pisania komentarzy. Szanowni Państwo, pozwólcie, że teraz oddam głos pomysłodawczyni tych spotkań, moderatorce, pani Magdalenie Czarzyńskiej-Jachim, wiceprezydentce Sopotu. Dobrze, witam bardzo serdecznie. Dziękuję, że chcieliście z nami uczestniczyć w tym spotkaniu. Pozwolicie, że teraz usiądę i przez godzinę będziemy myśleć, rozmawiać z waszym udziałem, do czego bardzo serdecznie zapraszam. A naprawdę mamy ze sobą osoby wspaniałe, niezwykłe kobiety. Pozwólcie, że przedstawię. Magdalena Łazarkiewicz, reżyserka. Bardziej powinnam powiedzieć reżyserzyca, bo wiem, że kiedyś to mówiłaś, że to brzmi bardziej drapieżnie niż pomieszczenie dla reżysera. Kobieta, która na swoim koncie ma kilkanaście filmów fabularnych, dokumentalnych, kilkanaście spektakli teatru telewizyjnego, spektakli teatralnych, kilkadziesiąt pewnie jak nie więcej programów kulturalnych, telewizyjnych i tyle samo nagród na międzynarodowych festiwalach. Przepraszam, nie wiem, czy zauważyłaś, że właśnie w tej chwili moi koledzy od światła właśnie zapalili nam lampę. No słuchaj, jesteś wielką gwiazdą, więc musisz być jakby dobrze oświetlona i myślę, że to jest najważniejsze. I oczywiście wykładowczyni akademicka i Warszawskiej Szkoły Filmowej i Krakowskiej Akademii Multi Art. Witamy cię bardzo serdecznie, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Dzień dobry. Krystyna Stańko, wokalistka jazzowa. Autorka tekstów, kompozytorka, pedagogka, tak się ładnie mówi, laureatka naprawdę wielu nagród, doktor nauk muzycznych, to brzmi bardzo dumnie, ale to, co chciałam podkreślić, to, że jest to osoba, która poza pięknym śpiewaniem, nagrywaniem płyt, koncertowaniem, wkłada bardzo dużo energii, czasu i zapału w promocję młodych talentów. I za to ci, Krysiu, bardzo dziękujemy, podziwiamy cię nie tylko jako wykładowczyni w Akademii Muzycznej w Gdańsku, ale szerzej. Wiemy, że jesteś takim bardzo dobrym drugiem dla młodych ludzi. Dziękuję cię serdecznie. Bardzo. Dzisiaj chciałyśmy porozmawiać trochę o wieku, o tym, że no, panuje kult młodości, nie do końca uzasadniony. Myślę. I chciałam zacząć od takich dwóch stereotypów, z których pewnie żaden nie jest do końca prawdziwy, jak to zresztą stereotyp. Zacznę od wiersza Janet Joseph, Ostrzeżenie. Kiedy będę starą kobietą, założę fioletową sukienkę i czerwony kapelusz, zupełnie do niej niepasujący i całkiem nie w moim stylu. Emeryturę wydam na brandy, letnie rękawiczki i satynowe sandałki. A potem powiem, że nie starcza mi na masło. Kiedy się zmęczę, usiądę na krawężniku. To oddaje pewnie tęsknoty wielu kobiet, ale chyba też jest dalekie od prawdy i od oczekiwań. A z drugiej strony, jak oglądamy telewizję, niezależnie czy publiczną, czy nie, to nie. Tak, nie. Brawo. To atakują nas zewsząd reklamy na przykład maści na stawy, które wciera sobie kobieta 50+, tylko po to, żeby dobiec do wnuka i go wziąć na ręce. I tak naprawdę chyba żaden z tych stereotypów nie jest tym, który jest prawdziwy, chociaż w każdym jest ziarno prawdy. A jak tak naprawdę zapytać kobiety w wieku 46+, takie były badania, co mnie trochę przeraziło, szczerze mówiąc, jak się czują,
Bo to są te staruszki, tak? Tak, tak, to już nie wiem o lasce. To wiecie, jaka była odpowiedź? 100%. Że czują się niedostrzegane. Że czują się po prostu, nikt nie zwraca na nie uwagi. Mąż już tam dawno nie prawi komplementów, o innych mężczyznach nie wspominając. W pracy to na awans już też specjalnie nie mogą liczyć, no bo przejdą na emeryturę. No, jak są tą babcią, co tam smaruje sobie te plecy, żeby podnieść wnuka, to jeszcze jest przydatna rodzinnie, ale tak naprawdę to z jej opinią niewiele osób się liczy. I był też taki eksperyment. Amerykańska pisarka wsiadła w kampera, objechała Amerykę, mając 50+, i stwierdziła, że jak siada w barze, wsiada w restauracji, siada w jakimś miejscu publicznym, to nikt się nią nie interesuje. Dzięki temu ona może spokojnie obserwować i zbierać materiały do książki. Ale z drugiej strony, no jest to przerażające. Ona po prostu czuła się niewidzialna dla innych. I jak to jest? Czy naprawdę kobiety w pewnym wieku stają się niewidzialne? Czy wy się z tym spotkałyście w swojej pracy? Bo każda z was współpracuje z kobietami i współpracuje i spotyka się z ludźmi, tak? Wasze dzieci no nie są zamknięte w pokoju biurowym przed komputerem. Macie także kontakty z zagranicą. Jak to wygląda? Czy faktycznie kobiety skarżą się, że no w pewnym wieku nikt ich już nie zauważa? Magdo, jak to wygląda z twojej perspektywy? No, ja sobie na to trochę nie pozwalam, żeby być niezauważalną, ale to może bierze się stąd, że nigdy akurat ta taka sfera tej takiej zewnętrznej kobiecości nie była dla mnie tak istotna. To znaczy nie dlatego, że starałam się być jakimś babochłopem, przeciwnie, myślę, że też jakby pielęgnowałam swoją kobiecość zawsze w jakiś sposób, ale inaczej to rozumiejąc, a może jakby nie przyjmując w ogóle do wiadomości tych takich właśnie stereotypów, które funkcjonują bardzo szeroko, tak jak o tym powiedziałaś, no to się też wiąże z wyborem mojego zawodu, prawda, który był zawsze uważany za taki zawód, po pierwsze, mocno się kojarzący z płcią męską, prawda, ten stereotyp reżysera, prawda, takiego, co chodzi w kurtce wojskowej po planie i wydaje rozkazy, prawda, to jest taki dosyć umocowany w świadomości stereotyp, no ale też oczywiście z drugiej strony występuje ten tak zwany ageism, prawda, bo jest bardzo silny nacisk na to, żeby młodzi ludzie dopływali do tego zawodu, prawda? I ja przybrałam taką strategię, może troszkę tak, żeby właśnie zaatakować z drugiej strony, wziąć jakby tego kota, chwycić za ogon, że staram się bardzo popierać młodych ludzi, którzy wchodzą w ten zawód. W związku z tym, poprzez fakt, że stałam się ich taką sojuszniczką otwartą, myślę, że zdjęłam z siebie to odium, prawda, staruszki, która im zagraża. No i muszę Państwu powiedzieć, że ukoronowaniem tego była taka sytuacja, którą przeżyłam niedawno na festiwalu, który się nazywa Młodzi i Film w Koszalinie, na który zostałam zaproszona jako jedna z 40 laureatek tego festiwalu, ponieważ w tym roku był właśnie 40. edycja tego festiwalu i to było połączone z plebiscytem wśród publiczności, a trzeba powiedzieć, że tam naprawdę przyjeżdżają głównie młodzi filmowcy, bardzo młodzi, studenci, wśród nich zresztą moja wnuczka, która jest studentką pierwszego roku filmówki, studiuje produkcję filmową, no więc tam przyjechałam i okazało się, zupełnie na to nie liczyłam, że
że zostałam laureatką tego festiwalu, to znaczy mój film Ostatni dzwonek został uznany za film 40-lecia właśnie w wyniku głosowania publiczności na ten film, czyli zupełnie młodych ludzi. No i to było, muszę powiedzieć, niezwykle satysfakcjonujące dla mnie. Pod tym szyldem Młodzi i film właśnie moja wnuczka się śmiała, że chyba jestem jedyną babcią, która stała się laureatką tego festiwalu. Na swoje usprawiedliwienie muszę powiedzieć, że bardzo wcześnie zostałam babcią. Prawie w przedszkolu. No, tylko, że czy to nie jest trochę tak, że w tym świecie filmowym, tak z drugiej strony, czyli aktorki, no one to jeszcze bardziej chyba przeżywają. Ja wiem, że Danuta Stenka często o tym mówiła, że w pewnym momencie ten telefon milknie, tak, że jednak pozycji ról dla kobiet bardziej dojrzałych jest mało i że taki trudny czas dla kobiety zbiega się z tym, że no właśnie nic się nie dzieje, tak? I o tym też chyba się w świecie filmowym coraz częściej mówi. No tak, no znaczy w ogóle kondycja aktorek to jest w ogóle jeszcze osobny temat, prawda? Oczywiście tak jest, że wszyscy się rzucają na ten młody narybek, prawda? I to jest takie ciekawe i podniecające, co z tego wyniknie dalej. I zawsze, zresztą to jest też taki rodzaj niezwykłej satysfakcji dla reżysera, jeżeli wykreuje jakiś nowy talent, prawda? Ja na przykład powiem nieskromnie, że mam do tego dosyć dobrą rękę. Udało mi się wypromować kilka takich ważnych osób wprowadzić do tego zawodu. Ale poza tym, no, to jest w ogóle coś takiego, że właśnie jest taki moment, kiedy ta atrakcyjność się kończy, prawda? I ona potem znowu jakby zaczyna się już na etapie, kiedy te aktorki są, już mogą grać właśnie babcie. I wtedy znowu się na nich rzucają reżyserzy castingu, prawda? I stają się, no ale takim przykładem niebywałym w tej to była Danuta Szaflarska, która była w ogóle, muszę powiedzieć, ja się mogę powiedzieć, chyba mogę tak powiedzieć, Danusiu, pozwól mi tam z góry, żeśmy się zaprzyjaźniły naprawdę. I ona była osobą, która w wieku 90 kilku lat została przyjęta na etat do teatru, który kieruje Grzegorz Jarzyna, do Teatru Rozmaitości. I pamiętam, że zadzwoniła wtedy do mnie z taką radością mi obwieszczając, że właściwie po raz pierwszy albo od bardzo dawna jest na etacie w teatrze i że to ją po prostu tak uskrzydliło, że mając jeszcze 100 lat naprawdę występowała na scenie. To jest coś niebywałego w ogóle. Także myślę, że to gdzieś się dzieje nie tyle w fizjologii naszej, co w naszej duszy. Ona miała duszę młodej osoby. Niesamowite. No ale to jest chyba największy kłopot, że my tą atrakcyjność jakby stawiamy równoznacznie z wyglądem. Doceniamy, że osoba atrakcyjna to niekoniecznie jest osoba, która ma, nie wiem, 25 lat, gładką cerę i perfekcyjną figurę, tylko to jest osoba, która ma dla nas coś do zaoferowania też, która jest bogata wnętrzem. Czy Krzysiu, czy w świecie muzycznym jest łatwiej? No bo jednak operujecie głosem. Wokalistek pewnie w wieku dojrzałym jest więcej niż aktorek. Tak mogę tylko domniemywać, ale może się mylę w tej kwestii. Ja szczęśliwie jestem w takiej muzyce, działam w takiej muzyce, która docenia właśnie upływ czasu i myślę sobie, że te wszystkie wokalistki, które jazzowe, które na pewno Państwo macie gdzieś w swoim uchu albo w sercu, takie jak Ella Fitzgerald czy Billie Holiday, osiągały ogromne kariery w wieku dojrzałym i właściwie to, że ten nasz głos również rozwija się z czasem i że dopiero z czasem nabiera takich konkretnych alikwotów, takiej krągłości tego brzmienia, a mi pewnej szarości, mroku, to zależy. Do muzyki jazzowej jest to bardzo potrzebne, przydatne też takie barwy.
ta dojrzałość ma ogromne znaczenie i może tutaj właściwie działać na korzyść. W muzyce pop jest troszkę inaczej, bo tam właśnie ten kult piękna jest cały czas podkreślany. Jak wiemy, te teledyski, które w tej chwili się ukazują, są coraz bardziej roznegliżowane, coraz bardziej jakby, jak mówią młodzi, przegięte w stronę właśnie afirmacji kultu ciała. To się oczywiście zmienia i są pewne okresy, kiedy ten kult piękna jest bardziej podkreślany w muzyce, czasem mniej. Ja mam do czynienia z młodością i pięknem na co dzień, bo właśnie pracuję na uczelni w Gdańsku, gdzie w przewadze w tej chwili akurat jest, najwięcej mamy kobiet chyba od czasu, kiedy tam jestem, a jestem już prawie 20 lat pedagogiem tej uczelni. I to, co powiedziałaś, Magdo, że to obcowanie z młodymi ludźmi, sprzyjanie im, wspieranie ich i cieszenie się z każdego ich drobnego sukcesu, to na pewno nam też daje ogromne poczucie satysfakcji, jakiegoś głębokiego też szczęścia. Nie zastanawiamy się wtedy nad sobą, tylko bardziej żyjemy tym, co możemy innym ludziom dać, jak możemy ich wzmocnić, jak możemy im powiedzieć, że są rzeczywiście wspaniali, wartościowi, że wspieramy ich także w rozwoju artystycznym czy w rzemiośle. To jest ogromnie ważne i wtedy człowiek nie myśli o sobie, tylko myśli o innych. A to jest na pewno także klucz do młodości i do czucia się z młodymi ludźmi dobrze. Wczoraj usłyszałam coś takiego, że pewna znajoma powiedziała mi, że obserwuję, jak moi studenci wypowiadają się o mnie, jak miło o mnie piszą. Oczywiście to jest bardzo miłe, ale też daje mi takie poczucie, że to, co robię, ma sens, że oni jeżdżą na rozmaite konkursy, że nagrywają swoje płyty, że staram się ich do tego bardzo mobilizować, że nawet teraz, jak była pandemia, mieliśmy zajęcia online, to było trudne, wiecie Państwo, śpiewanie do tego monitora. Trochę trudno sobie to wyobrazić, ale udało się przez ten trudny czas zrobić naprawdę dużo dobrych rzeczy, nagrać płyty, właśnie się do rozmaitych konkursów. Podziwiałam tych naszych studentów, że się nie poddawali, pomimo że wiedziałam, że jest im ogromnie trudno, bo przyszli, żeby studiować, żeby grać muzykę, żeby była ta interakcja, zespołowa praca. A tutaj nagle okazało się, że tego wszystkiego nie można było robić, więc jakby zdwoiłam siły, powiedziałam, słuchajcie, teraz zajmiemy się może właśnie kwestiami innymi. Jak się przygotować do organizacji swojej pracy, jak przygotować swoje portfolio, jak przygotować swoje materiały demo i tak dalej. To im się wszystko przydało, więc myślę, że młodymi na pewno nam też czyni z nas także ludźmi bardziej otwartymi i poniekąd również młodymi. Aczkolwiek ja ze swoim czasem i z jego upływem się bardzo godzę. Tak myślę, że tak po prostu jest, że ten czas płynie i że jeżeli nie myślimy o sobie w kategoriach właśnie ciała i nie koncentrujemy się tylko na swoim pięknem, to jest nam po prostu, dbamy o to piękno wewnętrzne i to na pewno jest coś, co zostanie z nami na dłużej niż tkanka tłuszczowa i kości. Ale zobaczcie, jakie to kobiece, o kim opowiadają wspaniałe kobiety, nie o sobie. Opowiadają o innych osobach, o młodych ludziach, którym coś dają. I ja chciałam trochę nawiązać do tego, że mogłoby się wydawać, że właśnie kobiety typu 45 plus, 50 plus, no powinny być przeszczęśliwe i w ogóle w rozkwicie, tak? Dzieci już odchowane, jeżeli dzieci były. Kończy się ta pierwsza faza i druga życia, gdzie no trochę jest tak, niestety też w naszym społeczeństwie pewnie bardziej niż w innych, no że kobieta ciągle coś musi, tak? Musi tutaj wychować dzieci, tu musi zrezygnować z pracy, tu musi trochę tą pracę ograniczyć, tu musi się dostosować. No i nagle przychodzi ten moment, kiedy już te dzieci są, może wnuków jeszcze nie ma, więc nie trzeba od razu się nimi zajmować. I niestety, słuchajcie, wychodzi z wszystkich badań i rozmów, że wiele kobiet wtedy traci poczucie własnej wartości, że one same przestają w siebie wierzyć, że nie widzą jakiegoś sensu i nie potrafią wykorzystać tej wspaniałej trzeciej fazy życia. Z czego to się bierze? Dlaczego mamy takie niskie poczucie swojej wartości? Ja wiem, że ty, Magdo, też pisałaś o tym w wywiadach. Patrząc na przykład, jak kobiety odbierają nawet nagrody bardzo prestiżowe, to one są zawsze gdzieś tam trochę wycofane, no i nie tak zadowolone może jak mężczyźni, którzy z dumą wychodzą i stają do odznaczenia.
No ja myślę, że to w ogóle, oczywiście to się gdzieś tam wzmaga chyba na tym etapie dalszym życia, bo to się łączy też z tą jakby taką zewnętrznością, tą atrakcyjnością, prawda, fizyczną, że czujemy, że jakby jej poziom spada, prawda. Natomiast myślę, że to jest sprawa w ogóle kobiet w naszym społeczeństwie, niezależnie od wieku, bo ja obserwuję właśnie coś takiego wśród kobiet, reżyserek, młodych reżyserzyc, jeszcze nie reżyserzyc, bo one właśnie jeszcze są reżyserkami. Reżyserzycami się stają dopiero później, kiedy już jakby wzmacniają sobie to poczucie, prawda, swojej wartości, gdzieś tam potwierdzonej przez jakieś tam sukcesy i tak zwane sukcesy. No ale obserwuję coś takiego właśnie też wśród tych młodych dziewczyn, bardzo zdolnych, dlatego że działa taki mechanizm. Po pierwsze, coraz więcej kobiet napływa do tego zawodu i to nie tylko właśnie do zawodu reżyserskiego, ale też takiego, który był już jeszcze do niedawna właściwie całkowicie opanowany przez mężczyzn, czyli jest coraz więcej operatorek też filmowych, czyli autorek zdjęć, no, tych, które odpowiadają za obrazek w filmie. No i to była taka sfera całkowicie jakby zdominowana przez mężczyzn. A teraz na przykład chyba w zeszłym roku, o ile się nie mylę, do szkoły filmowej w Łodzi zostało przyjętych na wydział operatorski aż 7 dziewczyn. No to w ogóle jakiś ewenement. No i też obserwuję właśnie u nich coś takiego, że jeżeli nawet zdobywają właśnie te nagrody, prawda, to zauważyłam, że zupełnie inaczej je przyjmują, że właśnie jest w tym jakiś rodzaj takiej nieśmiałości, prawda, jak one wychodzą po odebranie tej nagrody, to jakby się tłumaczą z tego, że właściwie wszyscy im pomogli, że to tak naprawdę to nie jest ich zasługa, prawda, tak do końca, tylko taka jakaś koincydencja, tak się wydarzyło, że ta nagroda została im przyznana, prawda. Jest coś takiego, no ja myślę, że to się bierze z naszego wychowania, z tego, jak jesteśmy kształtowane ciągle jeszcze w rodzinach i w tych wszystkich instytucjach, które zajmują się tak zwanym wychowaniem, prawda, czyli zarówno dom, rodziny, jak i szkoły, jak i takie instytucje jak Kościół, prawda, ciągle jeszcze patronują tej rzeczywistości patriarchalnej, prawda, nomen omen. I ją jakby ciągle wzmacniają, prawda. Dziewczyna ma się zachowywać zgodnie, no teraz to już w ogóle zgodnie z cnotami niewieścimi, prawda, z jakimiś kategoriami XIX-wiecznymi, prawda, nie może jakby eksponować swojej cielesności, prawda, powinna być, zachowywać się skromnie, z umiarem i tak dalej, prawda, narzucone te wszystkie ograniczenia, prawda, które gdzieś tam funkcjonują cały czas jakby w takim obiegu społecznym i przesiąkamy tym i nawet te dziewczyny, które się wyzwalają z tego, bo żeby móc zrobić, prawda, coś bardzo wyrazistego w takim zawodzie jak zawód reżysera filmowego, trzeba pokonać strasznie dużo przeszkód i trzeba być 100 razy lepszym z moich obserwacji, jak się jest kobietą, niż to się zdarza facetom. Więc ta niewspółmierność, prawda, w pokonywaniu tych trudności w stosunku do tego, jak one właśnie zachowują tę swoją cnotliwą skromność, jest taka porażająca. Wydaje mi się, że to jest coś takiego, co niestety jeszcze ciągle nad nami się unosi w formie takiego szklanego sufitu, którego nie jesteśmy w stanie pokonać.
Sama zresztą też to mam w sobie, muszę powiedzieć. To zawsze mój świętej pamięci mąż, który strasznie jakoś mnie wspierał zawsze w moim zawodzie i jakoś no, fantastycznie, bo był takim człowiekiem, który zawsze widział szklankę do połowy pełną, więc był taki pozytywny. Zawsze się lekko ze mnie śmiał, że mówił mi, że jak idę do jakiegoś producenta, który się zachwycił projektem filmu, to otwieram drzwi, wchodzę i mówię, wie pan co, ale uważam, że nad tym trzeba jeszcze trochę popracować, bo on nie jest doskonały, ten scenariusz, który pan przeczytał i tak dalej, i tak dalej. Zamiast iść, prawda, otwierać szeroko drzwi, wchodzić głównym wejściem i mówić, jestem wspaniała, zdolna i mi się należy. Tak jak to robią mężczyźni bardzo często. I troszkę już jest takich dziewczyn w tym zawodzie, na szczęście się pojawiają. Myślę, że taką przedstawicielką takiej postawy, którą bardzo podziwiam, jest Małgośka Szumowska. Ona ma w sobie taki właśnie męską siłę, prawda? Ona ma kobiecą siłę, dobrą. No, mówię o tym stereotypie, oczywiście. Ona ma kobiecą siłę, jest absolutną 120-procentową co najmniej kobietą. To trochę tak jest, bo przecież mówimy, że no, im starszy mężczyzna, to tak jak wino dojrzewa, same superlatywy. No, o kobietach takich powiedzeń specjalnie nie ma i nie słychać i jest to pewnie trudniej. I myślę, że to jest też trochę, że kobiety jak już się wyzwolą w tej tak zwanej trzeciej fazie życia, to naprawdę potrafią zdziałać wiele. Ja trochę czytałam jakichś takich statystyk naukowych i powiem wam szczerze, że sama byłam zaskoczona. Na przykład liczba rozwodów w wieku 50+ bardzo rośnie, bo kobiety nagle stwierdzają, że halo, przepraszam, tyle lat byłam na usługach, tak, i teraz bym chciała coś od siebie i nagle widzą, że no to nie do końca jest to, co było, co jest no dosyć zaskakujące. I też no było... też niestety często to polega na... Mężczyzna w tym wieku zamienia nas tak, na... Tak, żona, która go wspierała całe życie na młodszy model. Tak, współautorką jego sukcesu, tak, syndrom Metydy, nagle odchodzi w niebyt. Też jest taka praca psychiatry Bolen, która twierdzi, że kobiety stają się takimi wiedźmami, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo to u nas wiedźma ma takie konotacje negatywne, a tam ona mówi, że wiedźma to jest kobieta, która ma bardzo dużą wiedzę, ma pewne bogactwo wewnętrzne i to te kobiety inkwizycja paliła na stosach. Ale to nie, wiem, czy, nie wiem, czy wiecie pani, jaka jest etymologia słowa wiedźma, bo wiedźma, etymologia tego słowa jest od wiedzy, czyli to są kobiety, które wiedzą więcej. Ja absolutnie zapisuję się do tej grupy. To myślę, że klub wiedźma jakiś zrobimy. Krysiu, czy ty do nas dołączysz jako wiedźma tak. Śpiewająca? Ja będę niskim głosem straszyć. A powiedz mi, Krysiu, jak to wygląda, tak jak właśnie, czy na studentki, ale też jeżeli koncertujesz w różnych miejscach, czy w tym świecie muzycznym także jest pewna dominacja tych mężczyzn, czy udało się to troszeczkę przełamać? No, mówi się, że no, świat artystyczny to bardziej otwarty, ale czy to tylko tak się mówi? Ja śpiewam, mili państwo, od 13 roku życia. Już wtedy udawało mi się nawet zarabiać jakieś drobne honoraria za śpiewanie. I zawsze byłam najmłodsza. W każdym zespole byłam najmłodsza, a już od wielu lat jestem najstarsza. Bardzo dobrze mi się pracuje z mężczyznami i w ogóle tutaj są jakby to, że mówimy o tej kobiecości, o sile kobiet i tak dalej. Nie chodzi o to, żeby mówić źle o mężczyznach i tego nie robimy. Wspaniale mi się pracuje z mężczyznami. Często te relacje są o wiele właśnie takie klarowniejsze, prostsze. Miałam kiedyś zespół złożony z 4 kobiet. Wygrałyśmy 2 festiwale.
Festiwal Piosenki Studenckiej, Festiwal Piosenki w Opolu. Nie o tym mówię, że mówicie o swoich wygranych, tylko że to był zespół, który potencjalnie odniósł od razu duży sukces. Były lata 90., więc żeby nas jakoś umiejscowić na rynku muzycznym, gdzie ja dzwoniłam do różnych producentów, mówili, to będziecie taką polską Bananaramą albo jakimś innym zespołem, na którym możemy się wzorować. Ja chciałam bardzo, żebyśmy były oryginalnym polskim zespołem grających kobiet. Nie było to łatwe, bo właśnie te relacje między nami po jakimś czasie zaczynały się takie historie, która ma pójść na wywiad, która ma powiedzieć więcej, która, no właśnie zaczynały się takie dziwne historie, w których w zespołach męskich nigdy nie, z którym się nie zetknęłam, ale może również dlatego, że kobiety jest o wiele mniej, szczególnie w jazzowym środowisku. Instrumentalistek mamy bardzo mało, głównie są to wokalistki. Teraz to się zmienia na szczęście. Kobiety zaczynają się przebijać do tego środowiska, które, no mogę powiedzieć, jest bardzo, bardzo mocno zdominowane przez mężczyzn i zawsze właśnie kobiety też muszą pokazać coś, co będzie totalnie zjawiskowe. Jest taka wspaniała kontrabasistka, wokalistka Esperanza Spalding, która pokazała światu, że kobieta może grać na kontrabasie, na gitarze basowej, czyli takich instrumentach, które są jednak utożsamiane z tą męską siłą, a do tego śpiewa, wspaniale komponuje, zdobywa nagrody Grammy jedną po drugiej, a jej muzyka wcale nie jest prosta, a jednocześnie gra w bardzo takich poważnych męskich składach, poważnych, to znaczy takich ugruntowanych o wysokiej pozycji z Herbie Hancockiem czy Wayne'em Shorterem. Wspaniała zupełnie dziewczyna, ale tak jak mówię, to nie jest jakaś ogromna liczba tych pań. Jest ich coraz więcej, bo mają coraz więcej odwagi właśnie, żeby się wypowiadać muzycznie, żeby jakby startować z tego samego pułapu. Ja Magdalena Ogoście Szumowski, że mają już tą taką męską, a zarazem, co powiedziałaś, kobiecą siłę. Więc to się ja na szczęście. Widzę, że po prostu nawet moja studentka niedawno miała taki dylemat, czy się zgłosić na konkurs na taki właśnie festiwal jazz nad Odrą, bardzo ważny, jeden z najważniejszych w Polsce, zdominowany też przez mężczyzn. I ja ją tak mobilizowałam, spróbuj, jeżeli powiesz, że nie spróbujesz, nie masz to wiary w to, no to może się to nie udać. A gdybyś tak uwierzyła, wysłała właśnie te nagrania i okazało się, że się udało, więc jest to znak dla mnie, że coś się zmienia. Jednocześnie chcę powiedzieć, że kiedyś po prostu był taki stereotyp, że jak śpiewała właśnie Billie Holiday czy Shirley Horn, czyli te diwy wokalistyki jazzowej, czy Ella, wybierało się po prostu kobiety do Big Bandu, dobierało się, ponieważ Big Band miał wtedy więcej grań, więcej było ofert pracy i to w zasadzie tak wyglądało, że tych muzyków 20 czy tam ponad grało w tym zespole i jedna pani, najpiękniej było, gdyby była jeszcze do tego urodziwa, ale jednak na szczęście lata mijają, to się zmienia bardzo powoli, powinno się zmieniać o wiele szybciej moim zdaniem, ale dziewczyny napierają i jest nadzieja, że właśnie już nie będą miały tych kompleksów i nie będą myślały o sobie, że muszą coś udowodnić o wiele bardziej niż mężczyźni, tylko mają poczucie swojej wartości i naprawdę są świetne. Trzymam mocno kciuki, żeby tak było, żeby się to zmieniało. Ja muszę powiedzieć, że ja uwielbiam pracować z kobietami i mam jak najlepsze doświadczenia. Nie spotkałam się nigdy z takim jakimś zawodem, jeżeli chodzi w stosunku do kobiet, z którymi pracowałam. I na przykład w ekipach też zauważyłam, że kobiety są bardziej obowiązkowe. Aktorki na przykład częściej przychodzą przygotowane na plan, umieją na blachę tekst i tak dalej, i tak dalej. Aktorom, mężczyznom czasem się zdarza tak troszkę, prawda, nie dochować tych zasad. No więc muszę powiedzieć, że obserwuję, że są dużo bardziej właśnie takie obowiązkowe, można na nich liczyć, są lojalne, super oddane zawsze projektowi. Także ja, jeżeli tylko mogę, to otaczam się kobietami, robiąc filmy i jakoś chyba dobrze na tym wychodzę. No to ja tak trochę prowokacyjnie jednak powiem, bo w tych badaniach, do których się tam ciągle odwołuję, wychodzi, że te kobiety 45-50 plus nie czują wsparcia rodziny, nie czują wsparcia w pracy. No i pytanie, nie czują chyba też wsparcia od innych kobiet, że jest chyba przed nami, żeby budować taką wspólnotę i się wzajemnie wspierać. Bo nie wiem, czy pamiętacie, jak pojawiła się Brigitte Macron na scenie międzynarodowej. No,
Powiem szczerze, że najwięcej jakiegoś takiego jadu, krytyki, no że tu nie wypada, tam za krótka sukienka, a w ogóle no jak to może być, to mam wrażenie, że otrzymała od kobiet, a nie od mężczyzn. I czy to nie jest trochę tak, że same gdzieś utwierdzamy, tak, pewne stereotypy i krytykujemy, tak, inne kobiety. Ja nie mówię, że panie to robią, tak, ale my, tak patrząc na jakby ogół i nie do końca się wspieramy w tym, żeby właśnie być sobą, żeby być niezależną, żeby iść swoją własną drogą. Oczywiście doświadczyły tego właśnie, że czasami taki no, szpila w plecy to jest wbita nie przez mężczyznę. No ja właśnie chyba jestem takim, może tu nietypowa, no bo też wychowałam się w rodzinie, w której zawsze było dużo bardzo silnych kobiet, ale to były kobiety, które się wspierały zawsze. No, nawet moja najbliższa, że tak powiem, z mojego otoczenia osoba, czyli moja siostra reżyserka, moją siostrą jest Agnieszka Holland, też jakby nigdy nie było między nami takiej jakby rywalizacji. To w ogóle nie na tym polegało. Oczywiście jej pozycja jest dużo wyższa w hierarchii, prawda, tej zawodowej, ale to było w jakiś sposób naturalne i oczywiste, natomiast zawsze mogłam liczyć na jej bardzo krytyczne, ale też życzliwe spojrzenie, więc no, myślę, że miałam przeszłam taką szkołę na gruncie rodziny, która mnie dosyć uodporniła na taki rodzaj jakiejś, prawda, tej rywalizacji kobiecej. Ja się z tym nie zetknęłam. Powiem szczerze, nie zetknęłam się z tym. Ale oczywiście to istnieje, wiem, że to istnieje w życiu społecznym. Na pewno pani Macron jest takim przykładem, prawda, że skrupiły się na niej, prawda, takie właśnie te wszystkie niechętne fluidy, prawda, wynikające również z faktu, że ona w jakimś sensie tak się, tak to się utarło w świadomości, że ona w jakiś sposób stworzyła, prawda, że ten Macron to był taki troszkę Pigmalion, prawda, którego ona stworzyła, prawda, i że ona za tym stoi, ta silna kobieta, jeszcze starsza, a w dodatku eksponująca swoją kobiecość tak w sposób otwarty. No zresztą akurat francuski to potrafią, muszę powiedzieć, że jak się przechadza człowiek po Paryżu, prawda, to widzi tak pięknie jakby skomponowane starsze panie, prawda, elegancko ubrane i noszące się z takim, prawda, wdziękiem niesamowitym. Więc oni to mają w swojej kulturze, w swojej krwi, prawda, jakoś bardzo ugruntowane. Także myślę, że zresztą muszę powiedzieć, że Polki, jak się ta nie patrzy, to też są dużo bardziej zadbane panowie im towarzyszący. Jak się człowiek tak przejdzie po Monciaku, prawda, i zobaczy tych facetów w tych slipach z brzuchami na wierzchu, no to człowiek myśli sobie, że coś tutaj niestety jest zachwiana jakaś proporcja estetyczna, przynajmniej dla mnie. Ja to mocno odbieram w ten sposób. Także wiecie państwo, no co kraj, to obyczaj. Natomiast myślę, że no to jest jakiś taki margines, no jakieś takie zjawisko. Zresztą to już przeszło, przebrzmiało, była taka fala, odpłynęła. Teraz już czym innym się zajmują te panie, tak pastwiły nad panią Macron. Ja myślę też, jeszcze dodając, bo tutaj tak sobie pomyślałam o tym moim zespole właśnie pierwszym żeńskim, bo to tak troszeczkę do tego jednak wrócić, że to nie była nawet jakaś konkurencja niezdrowa, tylko że myśmy trafiły na taki bardzo specyficzny czas, kiedy w ogóle fonografia w Polsce, rynek fonograficzny w ogóle ruszał i tak naprawdę nie było łatwo czterem kobietom grającym, moje koleżanki były ze środowiska muzyki klasycznej, ja wtedy byłam na studiach w Katowicach,
nie było łatwo nam się po prostu przebić ze swoją koncepcją. I na takim gruncie łatwiej dochodziło do jakichś po prostu takich niedomówień, nieporozumień, ale to, żeby to nie znaczy, że na przykład ja nie lubię pracować z kobietami, bo też uwielbiam pracować z kobietami i dostrzegam wiele ich właśnie takich cech, których czasami właśnie brak również mężczyznom. Moja siostra jest tutaj dzisiaj ze mną też, która jest flecistką klasyczną i też się bardzo wspieramy całe życie. Jest też moja mama, która zawsze była dla nas ogromnym podporą, więc ja też tę siłę kobiet w mojej rodzinie ogromnie sobie cenię i do dzisiaj jest dla mnie bardzo ważna i razem współpracujemy, razem sobie się wspieramy w różnych przedsięwzięciach. Natomiast myślę, że po prostu tworząc taki zespół, ja nie byłam chyba jeszcze gotowa, żeby mu dać taki kierunek bardzo konkretny, żeby właśnie o to zawalczyć, tylko po prostu musiałam się zderzyć z taką ścianą tej fonografii, która była po prostu całkowicie opanowana przez mężczyzn. I chyba później, jak nawet podpisywałam kontrakty, to proszę Państwa, nigdy mi się nie zdarzyło, żebym podpisała kontrakt z kobietą. Wszystkie firmy fonograficzne były obwarowane przez prezesów jednego albo dwóch, którzy byli zawsze mężczyznami. I dzisiaj pracuję w Akademii Muzycznej, w której wszystkie władze też leżą w rękach mężczyzn. Więc to jest bardzo trudny proces, żeby móc się z taką kobiecą koncepcją artystyczną zderzyć z całkowicie męskim gronem, które tak czasami sobie patrzy na zasadzie, aha, no są cztery dziewczyny, no to co najłatwiej? Najłatwiej wyeksponować urodę, piękno zewnętrzne i tak dalej. I to było dla mnie wtedy w tamtych latach o wiele trudniejsze niż pewnie dzisiaj bym sobie z tym zupełnie inaczej poradziła. Wtedy trafiło właśnie na taki grunt, gdzie potem łatwo mogło też dochodzić do różnych niedomówień między nami czy jakichś trudniejszych sytuacji, bo mówmy się, praca w zespole to nie jest tylko życie usłane różami. Są też sprawy, nad którymi czasami trzeba podebatować, nawet się te poglądy ścierają ostrzej i to jest właśnie wspaniałe zresztą w sztuce. No, cały czas jakby wracamy chyba do w ogóle sytuacji kobiet w naszym społeczeństwie i pewnie sytuacja kobiet w pewnym wieku, tak, czy 50 plus, czy 60 plus jest konsekwencją tego wszystkiego, co było wcześniej. Ty, Magda, wspomniałaś francuski, ale zobaczmy, jak francuski funkcjonują wcześniej, w tej tak zwanej pierwszej i drugiej fazie. Tak? One idą do pracy praktycznie tam 3 miesiące po urodzeniu dzieci. Nikt ich nie piętnuje, że dziećmi zajmuje się na przykład niania, czy chodzą do jakiegoś przedszkola, czy do szkoły. Jest zupełnie do żłobka, tak? Jest zupełnie inne myślenie. Nikt nie wymaga od nich poświęcenia się w jakiejś tam konkretnej roli, tylko oczywiście to jest ich wybór, gdzie się chcą realizować i nie są przez to oceniane. A u nas ciągle ocenia. Dokładnie. A u nas ciągle trzeba się poświęcać dla dzieci, tak? Oddanie czy jakby wybór jakiejś instytucjonalnej formy opieki, czy to nad dzieckiem, czy nad starszym rodzicem, tak, jest takie mocno piętnowane, no, że jednak w sumie to trzeba byłoby najlepiej to się samemu zająć i być w domu. I kobiety ciągle jakby za to płacą jakąś cenę, że coś muszą, że to nie wypada. I wpadają, mam wrażenie, z tego czasu, kiedy zajmują się dziećmi, potem nagle właśnie na przykład starsi rodzice, którzy wymagają opieki. No i tak non-stop zapominamy o realizacji siebie. I to nie chodzi przecież, żeby założyć ten czerwony kapelusz do fioletowej sukienki, tak, czy coś innego, tylko chodzi o to, żeby móc być sobą. Jak to zrobić, żeby być sobą? Czy to można zmienić w takim już dojrzałym wieku? Wiemy, że wiele kobiet się budzi. Widzimy też, że mężczyźni na starość stają się bardziej konserwatywni, a kobiety stają się dużo bardziej radykalne w swoich poglądach, co było widać nawet na strajkach i marszach, gdzie pań w wieku średnim plus nie brakowało. Tutaj pozdrawiam Dorotę, która wszędzie była na wszystkich manifestacjach. I jak to zrobić, żeby być sobą właśnie cały czas, żeby będąc matką, będąc żoną, bo przecież to jest piękne i tego nikt nie chce odbierać, jednak móc realizować siebie i potem właśnie w tym dojrzałym wieku być taką osobą spełnioną, która chce dalej podążać swoją ścieżką. Powiem wam miłą wiadomość, że byt określa świadomość. No,
prawda jest taka, że te przywołane Francuzki żyją w poczuciu jednak dużo większej pewności bytowej, prawda? Natomiast polskie kobiety są ciągle zaprzęgnięte na każdym etapie, prawda? Do roli kogoś, kto musi dbać o byt na poziomie dość podstawowym. Co nie zmienia faktu, i zresztą dzisiejsze nasze tutaj dzisiejsza widownia to potwierdza, że kobiety w Polsce pokonują tę barierę i są dużo bardziej aktywne, prawda, na każdym etapie życia, prawda? Dużo więcej kobiet w Polsce jest ma wykształcenie wyższe, prawda? Mają dużo większą taką w sobie aktywność społeczną i tak dalej, i tak dalej. Ja często jeżdżę po Polsce, spotykam się z widzami w różnych miejscach i we wszystkich tych miejscach co najmniej 80% widowni to są kobiety. To znaczy, że one są ciągle jakby aktywne, żywe, ciekawe, prawda? Spotkania z innymi, jakby wymiany myśli, poruszają się, prawda, w obiegu społecznym, mają taką potrzebę. No więc to znaczy, że w nich jest jakiś rodzaj życiowej siły, prawda, która każe im pokonywać te wszystkie bariery, te wszystkie niemożności i jednak się rozwijać, jakby zabiegać o swój rozwój intelektualny, duchowy, fizyczny i tak dalej, prawda? Więc myślę, że no, dzięki temu tworzy się jakaś energia kobiet właśnie ta, która troszkę zagraża temu męskiemu światu, bo przecież wiemy o tym, że ten świat męski się czuje teraz ostatnimi czasy lekko zepchnięty na margines, prawda? I mężczyźni się bronią przed tym, często posługując się agresją, prawda? Czy uciekając się na przykład do tych ugrupowań, prawda, które są takim właśnie nośnikami tej siły, takie jak te ugrupowania prawicowe, prawda, które jakby są takim, cnoty rycerskie. Tak, są emanacją tej męskiej siły, prawda? Ale to wynika z ich słabości, z ich lęków, prawda? No, tak niepostrzeżenie stają się jakby słabszą płcią w naszym społeczeństwie i trzeba ich chronić tak naprawdę, biedaków. Krysiu, na twoje koncerty też przychodzą bardziej kobiety, czy...? Wydaje mi się, że tak, że w ogóle kobiety częściej, tak jak powiedziałam, wychodzą z domu, żeby przeżyć jakąś kulturalną, piękną przygodę, żeby pójść na koncert, żeby pójść do teatru. Więcej o tym myślą, chcą, żeby ich życie było interesujące. Wydaje mi się też, że mają może też takie grono wiernych przyjaciółek, które je często wspierają i nawet jak im się nie chce czegoś zrobić albo gdzieś pójść, to jednak to zrobią w jakiejś grupie. Albo przyjaciół. Albo przyjaciół właśnie. Więc oczywiście ja w ogóle czasami myślę, że moje piosenki są takie, że poruszają może bardziej tę kobiecą naturę czy nutę. Ale zdarza mi się też tak, że jak gramy jakiś koncert w radiu, na przykład to jest tak pół na pół, też publiczność, w zależności od tego, jaki mamy program, to mogę powiedzieć, że jest czasami starsza lub młodsza, różnie, ale nie widzę tego, żeby to było na przykład w procentach 70 do 30, to nie. Raczej przychodzą pary na koncerty, natomiast kobiet widzę rzeczywiście dużo. Może chętniej też właśnie przychodzą po koncercie chwilę porozmawiać, mają taką większą swobodę, większą chęć nawiązania kontaktu, żeby jeszcze coś powiedzieć, czym jest dla nich nasza muzyka, albo sobie po prostu porozmawiać o życiu, więc kobiety są aktywne i coraz bardziej aktywne. No, cieszmy się z tego, bo to są poważne rzeczy, poważne zmiany, wydaje mi się, które jednak gdzieś tam zachodzą, wbrew temu, co niestety niektórzy no, rządzący też chcieliby z nami zrobić, w sensie naszą rolę ograniczyć albo sprecyzować w konkretnym i tylko jednym kierunku. No to jest paradoks, tak? Kobiety są bardziej wykształcone, no bo to jest pewien fakt, który jest. Bardziej aktywne, często pewnie bardziej zorganizowane, zarabiają mniej,
trudno im często, to samo. Tak, często im trudno o awans, a już w wieku 50 lat to naprawdę jest to często, no są pomijane przez pracodawców. Nikt nie chce wykorzystać ich i wiedzy, i doświadczenia. I niestety sytuacja w Polsce pokazuje, że bardzo wiele kobiet, szczególnie w mniejszych miejscowościach, ma bardzo smutną starość, bo mają bardzo niskie emerytury, żyją dużo dłużej często niż ich mężowie czy partnerzy, że dzieci są gdzieś daleko i albo wymagają tylko opieki nad wnukami, albo już nie. I że ta jakość życia kobiet, tak 60+, w mniejszych miejscowościach, no pozostawia bardzo, bardzo dużo do życzenia. I myślę, że to jest coś, co musimy wszyscy razem zacząć zmieniać. No ale coś takiego, takie zjawisko, które się objawiło przy okazji właśnie strajku kobiet, prawda, to, że w małych miejscowościach kobiety, które ryzykując dużo więcej, prawda, niż w dużych miastach, zdecydowały się na to, żeby brać udział w tych manifestacjach, świadczy o tym, że tam jest też olbrzymi potencjał, tylko po prostu warunki jakby nie sprzyjają temu, żeby on się rozwijał, prawda, w formie jakiejś aktywności takiej społecznej, ale myślę, że to ziarno już zostało zasiane i tego tak łatwo się nie stłumi. I ta świadomość, że już żeśmy się troszkę policzyły, prawda, też właśnie w całej Polsce, że to nie jest tak, że tylko duże ośrodki, duże miasta, ale też są takie kobiety, które tak samo odczuwają i mają te same pragnienia w tych mniejszych miejscowościach, to jest bardzo, wydaje mi się, już taka siła, której się nie da powstrzymać. To jest to ziarno, które się rozsiało i myślę, że żadne czarnki temu nie są w stanie zapobiec. To prawda, bo nawet takie badania były o przepływie elektoratów, jako nie między partiami, tylko bardziej światopoglądowe, z lewicy na prawicę, z podziałem właśnie na wielkość miejscowości i na płeć. I wyszło, że młode kobiety nawet z małych i bardzo małych miejscowości tak w 30% odpłynęły w lewą stronę, ale jednocześnie ich partnerzy z tych samych miejscowości odpłynęli w skrajną prawicę. No bo oni razem biedaki, tworzą no. Związki tam, tak? Więc to sytuacja. Ja myślę, że to, co Magda mówiłaś, że w tych mniejszych miejscowościach także starsze kobiety brały udział w tych manifestacjach, one walczyły o pewną godność, tak? Godność kobiety, nie o aborcję, nie o jakiś nawet konkret, tylko właśnie o to, żeby kobieta... O podmiotowość, tak, po prostu. Tak. Słuchajcie, ja myślę, że będzie czas na pytania, tylko na koniec, żeby tak nie było pesymistycznie. Chciałam właśnie, bo tak strasznie zasmuciły tutaj wszystkich. Chciałam wam powiedzieć, że oczywiście w mediach społecznościowych no pewnie jeszcze no nie są zdominowane przez starsze kobiety, ale wszystko przed nami. Natomiast co jest ciekawe, 6% użytkowników Instagrama to są kobiety tak 60+, z wszystkich użytkowników. W Polsce te blogi nie są jakoś bardzo popularne, ale są i uwaga, cieszą się ogromną popularnością bardzo młodych osób. Więc jest, słuchajcie, szansa, że jak te bardzo młode osoby dorosną, to będą trochę inaczej patrzeć na wiek dojrzały i na starość, bo bardzo mocno wspierają takie właśnie blogerki wieku 60+, które mówią szczerze i otwarcie, które nie boją się i dla których nie ma słowa nie wypada. I myślę, że to jest zadanie nas wszystkich kobiet, żeby się wzajemnie wspierać. Teraz jest czas, panie i panowie, ochotę na zadanie pytania, czy podzielenie się jakąkolwiek refleksją, to jest właśnie ten moment. Zapraszam, pani Barbara. Coś chciała, tak? Machała ręką, widziałam. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Pani Doroto? Nie ma. To ja jeszcze oddam głos na koniec paniom, na tak zwane krótkie podsumowanie. No nie, no właśnie, bardzo mi zależy na tym, żebyśmy
troszkę żeśmy chyba tak zasmuciły tutaj panie swoimi rozważaniami na temat naszej kondycji, ale chciałabym jednak jakby wejść troszkę w ton Donalda Tuska, który tu ostatnio przemawiał w Gdańsku i powiedzieć, że właśnie jednak to doświadczenie strajku kobiet, prawda, wzmocniło w nas poczucie, że nie jesteśmy same, prawda, to piękne zdanie, które towarzyszyło temu ruchowi, nigdy przenigdy nie będziesz szła sama. Myślę, że ono gdzieś jednak bardzo mocno w nas jakoś zapadło, prawda? I myślę, że zaczął się marsz ku dobremu. On nie będzie łatwy, jak wiemy, bo musimy pokonać nie tylko swoje bariery, ale też te właśnie narzucane nam. Ale w jakim sensie, bo przecież wiemy to już z doświadczenia, akcja budzi reakcję, prawda? Więc im bardziej będą nam narzucane te ograniczenia, tym bardziej będziemy silne w ich pokonywaniu. Także nawiązując do tego, co powiedział nam Donald Tusk, podnieśmy głowy i śmiało wspierajmy się i starajmy się walczyć i wspierać się nawzajem i walczyć o to, żeby pozycja kobiet była w tym naszym pięknym kraju jakby szła w dobrą stronę, rozwijała się w takim kierunku, w jakim to idzie w cywilizowanym świecie, żebyśmy nagle nie wylądowały gdzieś tam, prawda, na jakimś strasznym kato marginesie. Wszystkim nam tego sobie i sobie życzę, a też moim wnuczkom, bo one są dla mnie bardzo ważne. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy. Krysiu? Zagłuszyli mnie. To chyba chodziło o ten kato margines. Ale się nie dam. A ja sobie tak myślę o dniu codziennym, o tym, co powiedziałaś, że właśnie to życie czasami się staje w odejściu dzieci z domu, że staje się mało interesujące, albo że nie potrafimy na nie popatrzeć jako na interesujące, żeby jednak nie rezygnować ze swoich pasji. To jest truizm, ale tak ważna sprawa w życiu, że jeżeli mamy jakąś pasję, na przykład, jeżeli nawet nie jesteśmy wirtuozami jakiegoś instrumentu, ale chcieliśmy na nim grać, albo troszeczkę gramy, a mamy teraz czas, żeby się czymś właśnie zająć, co będzie twórcze, co będzie kreatywne, żeby nie popadać w takie rozmyślania tylko nad tym, co mogłoby się zdarzyć, że moja młodość właśnie już przemija, że już nie jestem ani taka piękna, ani potrzebna. Może po prostu właśnie, ja wiem, że to może być trudne, ale gdy się to naprawdę cały czas robi, jest się w ruchu i cały czas się wyznacza sobie jakieś kolejne fajne cele, że się czegoś nowego nauczę, albo dowiem, albo że jestem czegoś ciekawa, albo że jeszcze przeczytam to, albo pojadę w jakieś miejsce, albo spotkam się z jakimiś wspaniałymi ludźmi, to na pewno będzie sprawiało wspaniałymi albo po prostu bliskimi, którzy są tu na wyciągnięcie ręki, żeby nie koncentrować się tak bardzo na swoich rozmyślaniach, nad tym, co by mogło być, albo nad tym, co minęło razem z urodą na przykład, tylko żeby jednak patrzeć na to życie w sposób taki ciągle zachłanny, żeby być ciekawym tego, co jeszcze przede mną, bo naprawdę miałam wspaniałego profesora od historii jazzu, który niedawno zmarł, miał blisko 100 lat, by zabrakło mu roku do tej setki. I po prostu jego syn, gdy się rodził, a ja byłam na pierwszym roku studiów, to mój profesor miał 60 parę lat i takżeśmy się zastanawiali, opowiadał wtedy, że ogląda Kaszpirowskiego w telewizji, że tak wsłuchuje się w jego głos, jak Kaszpirowski do nas przemawia, ale mówi, tą kołyskę odstawiam na bok, żeby tego mojego Piotrusia czasem ten wzrok nie dojrzał. I tak sobie wtedy myślałam, mając lat 20, że ten mój profesor już taki dojrzały, dopiero mu się urodziło dziecko. Jak to jest? Że przecież ile on jeszcze pożyje? Tak naprawdę jako młoda dziewczyna sobie myślałam. A tymczasem ten jego syn już w tej chwili jest po prostu dojrzałym muzykiem. Opowiadał mi tylko, ja się pytałam zawsze, co tam u profesora. On mówi, wiesz, tylko kupiłem mu jeszcze lepszy sprzęt, żeby jeszcze większą czcionkę, żeby mógł dalej czytać, pisać, czytać. I to było takie wspaniałe, że on do końca zachował tą swoją młodość, ciekawość świata, ciekawość życia, że wydaje mi się, że pasja jest na tym
no, tak szalenie ważna w tym momencie. Nawet jeżeli to jest maleńka pasja szydełkowania, pisania pamiętnika, cokolwiek, coś, co nas po prostu napędza, że warto się obudzić następnego dnia i znowu zrobić tę notatkę i znowu spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć, a życie jest właściwie piękne. Nawet po 60, 70 i po 90, jak u mojego profesora Andrzeja Schmidta, którego bardzo też pozdrawiam. Na mu górę. Ja tylko jako dziecko, które się urodziło, kiedy mój tata miał 61 lat, a zmarł mając 106, mogę potwierdzić, że dla mnie starość zaczyna się wtedy, kiedy przestajemy być ciekawi świata i drugiego człowieka i zaczynamy skupiać się na sobie. Ja pamiętam tylko na koniec, pozwolę sobie na jedną anegdotę ze swojego ogródka. Mój tata miał już, nie pamiętam, 2 czy 103, bo to już się tam miesza. Już tak trochę się gorzej czuł, ale mówi, wiesz co, jeszcze muszę pożyć. Ja mówię, a czemu pół roku? Bo muszę zobaczyć, kto wygra kolejne wybory. No niestety nie była to miła świadomość. No nie. Bardzo, bardzo panią dziękuję. Dziękuję wszystkim za udział. Zapraszam jeszcze do rozmów. Wykorzystajmy, że wspaniałe kobiety są z nami. I zapraszam na kolejne spotkanie, które planujemy na koniec sierpnia, 24, jeżeli pamiętam, to jest wtorek sierpnia. Tym razem chcemy was zaprosić do ogrodów Muzeum Sopotu na takie spotkanie integrujące. Także już serdecznie teraz zapraszam. Dziękuję jeszcze raz i słuchajcie, no musimy się trzymać razem i możemy to razem powiedzieć. Nigdy nie będziesz szła sama.